Dlaczego umieściłem taką dziwną, zdawałoby się, parę w tej galerii filarów polskości? Juliusz Słowacki to przecież poeta. Józef Piłsudski to polityk. A jednak wystarczy spojrzeć na epigraf, ten napis, który po śmierci zażyczył sobie na swoim grobie wyryć Józef Piłsudski, żeby zrozumieć, jak głęboka więź łączy te dwie postaci. Ten napis brzmi: kto mając wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niech umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem. Bardzo tajemnicze wersy z bardzo tajemniczego fragmentu Beniowskiego, jednego z najważniejszych utworów w literaturze polskiej, do którego lektury bardzo Państwa zachęcam. Sam długo zresztą do niego nie dojrzałem, a z zachwytem odczytuję Beniowskiego w ostatnich latach wciąż na nowo. Otóż ten tajemniczy tekst, tak widocznie poruszający Piłsudskiego, odkrywa tę cechę, którą wziął Piłsudski od Słowackiego, a którą Słowacki zaczerpnął z polskiej historii, z odczytania polskiej historii. To jest przekonanie o tym, że istnieje ciąg wielkich duchów, królów duchów, jak ich nazwie sam Juliusz Słowacki, wybitnych, wielkich postaci polskiej historii, które dźwigają czasem nawet wbrew społeczeństwu, wbrew oporowi społeczeństwa, wielkość Polski. Tak to wyobraził sobie Juliusz Słowacki właśnie w kolejnych rapsodach, bo tak jest podzielony ten tekst Króla Ducha. Zresztą tekst niezwykły z 1845 roku, zaraz wrócę do pospiesznej oczywiście i skrótowej biografii Słowackiego, ale zacząłem od tego epigrafu i od tej spójni duchowej, więc zostanę na chwilę przy Królu Duchu. Otóż Król Duch, bardzo trudny tekst Słowackiego, jest w istocie chyba najbardziej poruszającą wizją polskiej historii, która znów spaja te osoby, od których zacząłem dzisiejsze wystąpienie, bo przecież rapsody Króla Ducha wystawiał i od nich wziął tytuł, nazwę, podziemny teatr, teatr rapsodyczny, w którym młody Karol Wojtyła ćwiczył swój głos, swoją zdolność panowania nad widzem przy pomocy czarodziejskiego słowa. Słowa poety, potem słowa Bożego. To właśnie Króla Ducha, przede wszystkim od niego zaczynały się wielkie podziemne spektakle Mieczysława Kotlarczyka, twórcy tego teatru, i jego aktorów, wśród nich na pierwszym miejscu Karola Wojtyły. Co porusza tak Karola Wojtyłę, ale dziś bardziej dla nas ważne, Józefa Piłsudskiego, o Karolu Wojtyle będziemy mówili może za miesiąc, może za dwa, o to zapytam Państwa po skończonym spotkaniu, czy przesunąć w związku z kanonizacją na wcześniejszy okres ten zaplanowany wykład o Karolu Wojtyle i prymasie Wyszyńskim, czy zostawić go w chronologii zaplanowanej wcześniej. Ale co poruszało tak bardzo, co porusza tych, którzy sięgają do poezji Słowackiego? Otóż jeśli spojrzymy na biografię Słowackiego, to oczywiście odnajdujemy w niej od razu pewien rys wspólny z Piłsudskim, to znaczy urodzenie na Kresach, tak jak to zwykliśmy nazywać z perspektywy dwudziestowiecznej, czyli na ziemi utraconej, tej, która do Polski w każdym razie po 1945 roku nie wróciła. Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu, na Wołyniu, ale jak Państwo zapewne wiecie, większość lat swojego dzieciństwa i młodości spędził nie w Krzemieńcu, tam był tylko dwa lata po urodzeniu, a potem wrócił na rok do słynnego Liceum Krzemienieckiego. Resztę czasu spędził w Wilnie.
o ile Liceum Krzemienieckie nosiło wtedy nazwę Aten Wołyńskich, bo rzeczywiście było rozsadnikiem wiedzy najwspanialej, na najwyższym poziomie wykładanej w tym czasie we wschodniej Europie, na ukraińskiej ziemi w każdym razie. O tyle Wilno zasługiwały na takie miano, tym bardziej na miano Aten oczywiście północnej Europy, ponieważ były stojącym na najwyższym poziomie uniwersytetem w Cesarstwie Rosyjskim, kiedy studiował właśnie prawo na tymże Uniwersytecie Juliusz Słowacki. Warto może dodać, że do Liceum Krzemienieckiego uczęszczał Słowacki do, no, sąsiadował orocznik z Franciszkiem Duchińskim, autorem teorii, która później zainspiruje Feliksa Konecznego, teorii o turańskim pochodzeniu Rosjan, Rosji jako takiej. To tylko na marginesie pewnego rodzaju ciekawostka. Natomiast dla nas ważne jest to, że po tym długim okresie wileńskim, kiedy pod skrzydłami matki zwłaszcza, prowadzącej salon literacki, gdzie w roku 1822, czyli wtedy, kiedy akurat miała miejsce premiera Ballad i Romansów Adama Mickiewicza, spotkał młodziutki, zaledwie 13-letni Juliusz Słowacki, bo urodził się w roku 1809, spotkał Adama Mickiewicza kłócącego się z profesorem Śniadeckim z Uniwersytetu Wileńskiego. Śniadecki bronił zasad klasycznych, krytykował romantyzm. Słowacki był całym sercem wtedy po stronie Adama Mickiewicza. Jak pewnie Państwo wiecie, choćby z tego pomnika, który zastąpił Feliksa Dzierżyńskiego na Placu Bankowym, Juliusz Słowacki znalazł zatrudnienie właśnie tam, czyli w Warszawie, w Urzędzie Warszawskim, w Komisji Skarbu i Przychodów pod kierunkiem księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w 1829 roku. I tu w Warszawie stawiał pierwsze kroki poetyckie. Zasłynął jednakże na arenie szerszej dopiero w roku Powstania Listopadowego, publikując na łamach pisma o tytule Polak Sumienny swoje pierwsze znane wiersze, przede wszystkim hymn i Odę do Wolności. Te teksty bardzo inspirowały powstańców. Zawierały zresztą ważny dla nas dzisiaj także w kontekście sytuacji, o której mówimy, przekaz, jak się to dzisiaj mówi, ponieważ w hymnie zawarta jest nadzieja zwrócona ku Rosjanom, że i oni nie mogą być zamknięci na powiew wolności, jakkolwiek tylekroć te nadzieje były zawiedzione. Słowacki pisze w tym wierszu: i tam żyją ludzie, i tam mają duszę, mówiąc o mieszkańcach Petersburga. Tych, których głębiej na pewno, piękniej, w dojrzalszej swojej twórczości opisał Adam Mickiewicz w ustępie Dziadów części trzeciej. Ale dopiero po misji dyplomatycznej, z którą Słowacki został wysłany przez rząd powstańczy do Paryża i Londynu, kiedy pozostał na emigracji po klęsce powstania. Dopiero na emigracji Słowacki stał się poetą znanym szerzej także dzięki już wydanym tomikom. W 1832 roku, a więc 10 lat po Mickiewiczu, zadebiutował dwoma tomami swoich poezji. Nie ma tu oczywiście miejsca ani czasu, żeby o tej poezji mówić. Wymienię więc tylko najkrócej, najważniejsze jakby etapy tej twórczości, a potem spróbuję scharakteryzować też niezwykle oczywiście skrótowo ich inspirujący dla kolejnych pokoleń charakter. Otóż myślę, że najważniejsze z naszego punktu widzenia są te dojrzalsze dzieła Słowackiego. Te, które zaczynają się pewnie dopiero po jego podróży na wschód, podjętej w 1836 roku, kontynuowanej w 1837, kiedy odwiedził Grecję, Egipt, Palestynę.
spędził noc na czuwaniu przy grobie pańskim w styczniu 1837 roku. I tak się złożyło, że ten bezcenny, może najcenniejszy dokument twórczego rozwoju Juliusza Słowackiego, czyli jego raptularz z podróży na wschód, taki gruby, ładnie oprawiony zeszyt, w którym zapisywał swoje wrażenia, rysował pięknie zresztą rysunki, no bo nie mógł fotografować, choć fotografia już pierwsze kroki stawiała, ale rzecz jasna żadnego aparatu ze sobą nie miał, więc rysował to, co widział i zapisywał bruliony wierszy, w tym takich wielkich arcydzieł poezji polskiej, jak choćby grób Agamemnona. Ten raptularz wydawało się, że spłonął, tak jak duża część spuścizny Słowackiego tutaj w Bibliotece Narodowej w Warszawie, kiedy wróciły do niej zbiory z Rapperswilu, Szwajcarii, w okresie międzywojennym, a we wrześniu pod bombami niemieckimi te zbiory spłonęły. A jednak jest miejsce, gdzie archiwa nie płoną. Mój kolega, nawet ośmielę się powiedzieć, przyjaciel z Arkanów, profesor Henryk Głębocki, odnalazł ten raptularz. Możecie Państwo zgadnąć, gdzie? W Bibliotece imienia Lenina w Moskwie. I jest, na szczęście jest, kolega zrobił jego, to było 2 lata temu, kiedy odkrył ten skarb polskiej kultury, zrobił jego zdjęcia, skany. Będzie teraz wydanie naukowe tego raptularza. Rzecz jasna, bracia Rosjanie nie zamierzają nam go zwracać. Nawet w ramach przecież trwającej wcześniej przyjaźni polsko-rosyjskiej. Otóż po podróży na wschód sypią się kolejne przełomowe dzieła. Oczywiście wcześniej był Kordian, wcześniej było szereg wspaniałych poezji, z których na pewno nie jeden tekst, nie jeden wiersz Państwo znacie, może kochacie niektóre z tych fragmentów, tekstów. Ale to przesłanie takie najbardziej ambitne, heroiczne, zaczyna się wykuwać dopiero po powrocie Słowackiego z podróży na wschód, kiedy osiada właściwie na dłużej w Paryżu do końca życia i gdzie tworzy w rywalizacji z Mickiewiczem, przerwanej przez wspólną przynależność do koła sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego w latach 1842-43-4, bo już właściwie od trzeciego roku szybko Juliusz Słowacki nie mógł znieść tej tyranii duchowej, moskiewskiej tyranii duchowej, jaką znajdował w Towiańskim i wystąpił z koła. A więc ta rywalizacja z Mickiewiczem jakby wróciła, ale cały ten proces tworzy serię arcydzieł właśnie Beniowskiego, wcześniej jeszcze Angellego, który stał się jakby taką wizją przyswojoną przez kulturę polską, wizją Sybiru jako miejsca męczeństwa kolejnych pokoleń patriotów i jednocześnie zobowiązania dla tych, którzy na Syberii nie byli, by tę ich ofiarę wykorzystali, by stanęli na wysokości tej ofiary, pracując dla Polski, walcząc o nią w kraju czy na emigracji. Potem właśnie Beniowski, myślę, że największe arcydzieło literatury polskiej XIX wieku obok Pana Tadeusza. Poemat dygresyjny, pełny rozmaitych polemik wewnętrznych odnoszących się do emigracji, ale jednocześnie napisany najbardziej porywającym wierszem, jaki stworzył język polski. Co każdy, także krytycy Słowackiego na emigracji, musieli docenić. Tam właśnie są zawarte te fragmenty, które przytaczałem. Fragment epigrafu Józefa Piłsudskiego. Oczywiście zaraz potem są potężne dramaty Juliusza Słowackiego związane z Konfederacją Barską. Ksiądz Marek, Horsztyński, Sen srebrny Salomei. To są niesamowite wizje, poruszające, wstrząsające. Fragmenty zresztą może przytoczę tutaj za chwilę, które
znów przenoszą nas na teren Ukrainy. Pokazują splot, ten tragiczny i jednocześnie zobowiązujący do czegoś, splot losów polskich i ukraińskich. Bo pokazując koliszczyznę, czyli krwawy bunt kozaków, chłopów ukraińskich przeciwko polskiej szlachcie, bunt, który sparaliżował częściowo Konfederację Barską na Ukrainie, Słowacki pokazuje okrucieństwo tego buntu, ale pokazuje jednocześnie jego podłoże w cierpieniu, którego doznali wcześniej Ukraińcy, kozacy na tym obszarze. Nie jest sędzią jednej strony. Próbuje zrozumieć obie strony tego konfliktu, ale przede wszystkim rozumie, jak wykorzystuje ten konflikt Rosja. Nie wiedział jeszcze, bo to później historycy odkryli, że Koliszczyzna była ruchem świadomie zorganizowanym, pobudzonym przez Moskwę. O tym pisał mój świętej pamięci promotor, profesor Władysław Serczyk w swojej rozprawie habilitacyjnej. Odkrył ten właśnie bardzo szczegółowo przeprowadzony agenturalny charakter, powiedziałbym, tej wielkiej chłopskiej rewolucji na Ukrainie, która zniszczyła polską walkę o niepodległość na tym obszarze. Dlatego także warto czytać te dramaty związane z Konfederacją Barską, które napisał Juliusz Słowacki. Ale prowadząc jakby ten rozwój twórczy Słowackiego ku kulminacji, jaką był Król Duch, pokazujący historię Polski od mitycznych początków do Bolesława Śmiałego, bo na tym przerwał Juliusz Słowacki, pokazywał właśnie poeta swoją wizję wielkich postaci. Mieszka, Bolesława Chrobrego, Bolesława Szczodrego, jego konflikt ze świętym Stanisławem i walkę z Moskwą wplecioną w ten tajemniczy, niezwykły, poruszający obraz w Królu Duchu. Ktoś miary Józefa Piłsudskiego mógł chcieć zapragnąć stanąć w tym szeregu, być następnym z Królów Duchów, którzy dumnie nadepczą, jak to napisał Słowacki, ruskiego Boga. Tak opisuje wizytę Bolesława Szczodrego w Kijowie, w Królu Duchu. Otóż jeśli miałbym jakoś, przepraszam, najkrócej podsumować ten oczywiście zdawkowy i mający charakter tylko zachęty do Państwa, by sięgnąć znowu do Słowackiego, zwłaszcza do Beniowskiego. Pierwszy fragment wykładu, to dodałbym do niego już tylko dwie może jeszcze wiadomości i parę cytatów. Otóż sądzę, że niezwykle ważne dla zrozumienia filozofii dziejów i filozofii politycznej Słowackiego, tej, która najbliższa była właśnie Piłsudskiemu, są jego dwa listy do Adama Czartoryskiego, pisane w okresie już Wiosny Ludów. Dwa listy, które przedstawiają krytykę idei przypisywanej księciu Adamowi, monarchii konstytucyjnej, krytykę także obozu demokracji, bo często w okresie PRL-u robiono ze Słowackiego takiego wieszcza lewicowego. Nie, Słowacki był kimś innym. Słowacki prezentował tę wizję, którą próbował realizować właśnie Piłsudski. To była wizja republikańska. Wizja republiki, w której prawo obywatelstwa nie ma każdy z tytułu urodzenia. Nie to jest najważniejsze. I tak samo rozumował po nim Piłsudski. Urodzenie nie decyduje o tym, czy jesteśmy Polakami. O tym, czy jesteśmy Polakami, decyduje to, czy staniemy na wysokości ideału, który Polska sobą reprezentuje, ta Polska, jaką widział Słowacki. Tylko zasługa daje prawo obywatelstwa w polskości. Tak to widział Słowacki, jak zacytuję Państwu za
chwilę fragment jednego z ostatnich wystąpień Józefa Piłsudskiego. Tak samo myślał o tym Józef Piłsudski. A więc Republika Obywateli Zasłużonych dla Polski. Oni powinni mieć tylko głos w polityce. Może gdyby tak było, byłoby inaczej w Polsce dzisiejszej. Druga informacja, którą chcę tutaj przytoczyć w tym miejscu właśnie, tak bardzo związanym ze świętością i z Warszawą, centrum świętości w Warszawie, jest fakt, że Juliusz Słowacki miał nie tylko uczniów przez swoją poezję, przez pokolenia, takich jak Józef Piłsudski, ale miał także uczniów bezpośrednich, którzy otaczali go w tych ostatnich latach, kiedy chory na gruźlicę, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, umierał w 1849 roku w Paryżu. Przy jego śmierci był jeden z tych uczniów, dziś święty Kościoła katolickiego, Zygmunt Szczęsny Feliński. To był jeszcze bardziej, można powiedzieć, bezpośrednio niż Józef Piłsudski, człowiek zarażony Słowackim, zainspirowany Słowackim. Oczywiście młodszy od Juliusza Słowackiego. Z pewnością odnalazł tę inspirację twórczością Słowackiego w sobie, kiedy powiedział carowi Aleksandrowi i jego namiestnikowi nie w roku 1863 i kiedy zapłacił za to prawie 20-letnim zesłaniem. I tak więc musimy widzieć tę rolę inspirującą Słowackiego przez postać stojącego u jego łoża śmierci Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Cypriana Kamila Norwida, dla którego Słowacki był najważniejszy, oczywiście poza jego własną twórczością, najważniejszym inspiratorem i także mistrzem. Pogrzeb Słowackiego, który odbył się w kwietniu 1849 roku na paryskim cmentarzu, zgromadził, jak to opisywał przyjaciel Słowackiego, podziwiający go i wadzący się z nim w wielu sprawach, Zygmunt Krasiński. Ale Krasiński był tym, który pierwszy docenił wielkość, geniusz Słowackiego, uznawał jego wyższość nad sobą, poetycką bezdyskusyjnie. Krasiński napisał, że było na tym pogrzebie 30 ziomków i nikt nie zabrał głosu, żeby pożegnać tego największego mistrza polskiej mowy. Jakimś zadośćuczynieniem za ten pogrzeb, skromny tak bardzo, stało się to, co zrobił właśnie Józef Piłsudski w roku 1927, kiedy wydał polecenie jako nieformalny przecież, ale faktyczny zwierzchnik państwa, aktualny król duch w roku 1927, by sprowadzić prochy Juliusza Słowackiego na Wawel. Niektórzy zapisali te jego słowa, które wtedy wypowiedział w wersji by królom był równy. Ale marszałek Piłsudski powiedział naprawdę bo królom był równy. Słowacki nie potrzebował pochówku na Wawelu, by stać się równy królom. Ale chciał symbolicznie tam go umieścić obok Mickiewicza Piłsudski, bo uważał, że ten król duch, który jemu dał wielkość, jemu czyli Piłsudskiemu, dał wielkość, także szczególny charakter tej wielkości polskiej kulturze i tysiącom innych królów duchów, którzy nie zdobyli takiego imienia jak Piłsudski czy Feliński w historii, ale dla których ta inspiracja poezją Słowackiego, niekoniecznie nawet królem duchem, ale od choćby pięknym wierszem Sowiński na okopach Woli, ulubionym wierszem Zbigniewa Herberta, nie wiem, czy państwo o tym wiecie. I ilu z nas znajduje takie pojedyncze wiersze czy fragmenty Słowackiego, które są dla nas nie tylko ulubione, ale ważne. Dlatego właśnie królom jest równy, naszym królom. I dlatego został pochowany na Wawelu. By państwu dać jakiś, można powiedzieć, chociaż fragment tej fascynacji, którą ja znajduję w Słowackim, a która wydaje mi się pokrewna
tej fascynacji, którą odnajdywał Piłsudski, oczywiście ze swoją wielkością, ale którą każdy z nas może w niej odnaleźć. Pozwólcie Państwo, że zacytuję fragmenty dwóch utworów. Jeden to ksiądz Marek. Dwa fragmenty z pieśni Konfederatów. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. I tekst Starościca z księdza Marka. Widać, że nasz okręt tonie, że potrzeba mu balastu, więcej szabel, więcej ducha, więcej serca w naszym łonie, bo ta wielka zawierucha niebios wszystkich nas pochłonie. Dłuższych fragmentów nie będę przytaczał, bo pewnie nie ma na to czasu. Przypomnę jeszcze samego księdza Marka, tekst skierowany do regimentarza. Oto się obraził zresztą Zygmunt Krasiński chwilowo na Juliusza Słowackiego, bo w postaci regimentarza uwiecznił przecież Słowacki Krasińskiego. Znaczy nie Zygmunta Krasińskiego, tylko jego krewniaka, biskupa Krasińskiego, biskupa Kamienieckiego, który był ideowym przywódcą i faktycznym przywódcą Konfederacji Barskiej. Ksiądz Marek mówi tak. Nie chwytaj za miecz, człowieku, ja ksiądz prosty powiem tobie, że tu leży Polska w żłobie, leży Polska nie tego wieku, żywa, nie przez nasze czyny. Szanuj sen świętej dzieciny, która gdy oczy otworzy, a uczuje boleść ciała, najpierw będzie płakała, taka ją ciemność zatrwoży, z naszych grobów uczyniona. I brak matczynego łona, tak ją w żłóbeczku rozkwili. Szanuj, bo tu, gdzieśmy żyli, wśród naszej niby opieki, Bogu i ziemi na chwałę, poczęło się dziecko małe, które będzie żyło na wieki. O, gdybyś wiedział, jak one przed narodami wystrzeli, jaką ogromną koronę włoży, jakie berło chwyci. Chociaż wódz obywateli, co są w rodach znakomici, nie śmiałbyś przed tą maleńką ruszyć ni szablą, ni ręką i stałbyś tam u podwoi, jak żebrak przed królem stoi. Ksiądz Marek pokazuje po prostu majestat Polski, majestat Rzeczpospolitej, wobec której najwyżej urodzeni nie śmieją ruszyć szablą ni ręką. Ta wielkość, która nie zginie, ta misja, która wiąże się z tą wielkością, jak jest inspirująca, pozwolę sobie już w rzeczywiście ostatnim cytacie przytoczyć nawiązanie do tej wizji przez współczesnego poetę, wielkiego polskiego poetę Jarosława Marka Rymkiewicza, który w rozmowie, jaką miałem zaszczyt i przyjemność przeprowadzić z nim w roku 2012, mówił tak. Słowacki w Beniowskim, jego pieśni pierwszej, mówi o Polsce tak. Jesteś córką Boga i siostrą jesteś ukrzyżowanego. Ciebie się żadna trucizna nie imię. Krzyż twym papieżem jest twa zguba w Rzymie. Chodzi tu o ówczesny stosunek papiestwa do niepodległości Polski i władzy carów moskiewskich w Polsce. Ale ważniejsze jest stwierdzenie, że Polska jest siostrą ukrzyżowanego. To właśnie sytuuje nas w wieczności. Słowacki mówi nam, że nasza przestrzeń duchowa to jest twór wieczny, który jak długo będzie istnieć historia ludzi, czyli historia ukrzyżowanego, nie może ulec zniszczeniu. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że Słowacki pisząc to miał na myśli Polskę, która w latach 40. XIX wieku była w rozpaczliwej sytuacji, niemal na granicy istnienia i nieistnienia. Nie było jej na mapie Europy, była podbita, rozszarpana, zniewolona i zhańbiona. I on w takim momencie, w takiej sytuacji mówi, że Polska jest wieczna, że my jesteśmy wieczni. Jaka to moc duchowa, jaka śmiałość, jaka duchowa bezczelność. Myślę o tym biednym gruźliku ze łzami w oczach i chylę głowę przed jego mądrością. To dzięki takim jak on Polakom Polska
stała się wieczna, stała się siostrą ukrzyżowanego. Żadne zmiany, jakie zachodzą w duszy europejskiej, w cywilizacji tego kontynentu, nie zmienią faktu, że polskość jest niezniszczalna. Myślę, że takie odczytanie właśnie towarzyszyło Józefowi Piłsudskiemu, kiedy dorósł do Słowackiego. Bo Józef Piłsudski, rzecz jasna, w kolebce Słowackiego nie czytał. Urodził się w Zułowie w powiecie święciańskim, 70 km na północ od Wilna, 18 lat po śmierci Słowackiego, w roku 1867. Jego matka z rodu Bilewiczów, tego właśnie, od którego zaczyna się pierwsza część potopu, możnego, starego rodu litewskiego, sięgającego czasów Mendoga swoją historią. Jego matka właśnie była główną nauczycielką polskości, tej wiary w wielką polską misję, jaką zaczerpnął od niej Piłsudski. Szczęśliwe lata spędzone w dworku w Zułowie, w miejscu urodzenia, przerwał pożar, zniszczenie tego ukochanego miejsca i przeprowadzka z tym związana do Wilna, gdzie rozpoczął swoją edukację, w gimnazjum wileńskim, do którego chodził zresztą do jednej klasy ze swoim o rok starszym bratem Bronisławem, wielkim potem odkrywcą kultur Dalekiego Wschodu, zwłaszcza na Sachalinie, rodu Ainów. Piłsudski zresztą, to pewnego rodzaju ciekawostka, chodził do na tym samym poziomie, do gimnazjum, co premier, przyszły premier Rosji, Piotr Arkadiewicz Stołypin, ulubiony bohater historyczny Aleksandra Sołżenicyna i także, no myślę, że nie do końca szczerze, ulubiony bohater historyczny Władimira Putina. Mówię nie do końca szczerze, bo jednak chyba bardziej ulubiony jest Feliks Dzierżyński. Ale Stołypin niewątpliwie był świadomym, wielkim patriotą rosyjskiego imperium, którą to wielkość próbował najmądrzej, jak tylko to było możliwe, budować na początku XX wieku. Nie było mu dane, zginął w zamachu w Kijowie w 1911 roku. Tak się złożyło, że chodzili do jednego gimnazjum z Józefem Piłsudskim. Piłsudski, obaj Piłsudcy uczyli się zresztą bardzo źle, ze wszystkiego prawie mieli bardzo słabe stopnie, w odróżnieniu od Stołypina, który miał same piątki, bo system był ten sam, od dwójki do piątki. No ale może u Piłsudskich wynikało to z ogólnego buntu i niechęci do nauczania, rzecz jasna, w języku rosyjskim. Wtajemniczeniem dla Piłsudskiego oczywiście w dorosłe życie była sprawa, w którą zamieszany został jego brat Bronisław, który kontaktował się z kółkiem rewolucjonistów rosyjskich, które zorganizowało zamach na cara Aleksandra III, nieudany zamach. W tym kółku był także Aleksander Ulianow, starszy brat Włodzimierza Ilicza, znanego pod pseudonimem Lenin. Ulianow, Aleksander Ulianow został powieszony w wyniku wykrycia tej konspiracji, tego zamachu. Bronisław Piłsudski został zesłany, ponieważ był bardzo pośrednio tylko związany z tym zamachem. Na Syberię, trafił na najdalszy jej kraniec właśnie aż na Sachalin, a Józef Piłsudski nie mógł kontynuować nauki na studiach, z czego się chyba ucieszył, bo studiował medycynę w Charkowie. Nie był to chyba ani jego ulubiony kierunek, ani ulubione miejsce. I zaczął karierę zawodowego rewolucjonisty, czy jakbyśmy to powiedzieli, zawodowego podziemnego działacza politycznego. Myślę, że wcześniej do Słowackiego nie sięgał, choć historia, że tak powiem, recepcji Słowackiego w myśli Piłsudskiego nie jest do tej pory przeprowadzona. Niełatwo zresztą ją zrobić. Ale wiadomo, że w gazetce, którą wydawał w swoim domu w Zułowie do 12 roku życia, Gołąb Zułowski, Słowackiego nie cytował. Gazetce, którą sam pisał, przepisywał na użytek swoich braci i sióstr.
Znajdują się śpiewy historyczne Niemcewicza, znajdują się nawiązania do księcia Józefa Poniatowskiego. O taki typowy z dworku, z edukacji matczynej wyniesiony obraz patriotyzmu polskiego. To dopiero połączenie własnych doświadczeń syberyjskich, może wtedy lektura Angellego i początek tej podziemnej kariery, kiedy człowiek ociera się o śmierć i innych zaczyna na śmierć wysyłać, jak to potem będzie Piłsudskiemu dane, sprawił, że ta wizja króla ducha, wcielenia się w tę wielkość, którą tak opisuje Słowacki, weszła jakoś w świadomość Piłsudskiego. Przytoczę Państwu w tej resztce wykładu, która mi została, trzy fragmenty z tekstów Piłsudskiego. Trzy bardzo ważne fragmenty i jeden wyciągnięty przeze mnie z archiwum, więc w tym sensie jest to, można powiedzieć, tekst dziewiczy, niepublikowany poza moją książką o polityce wschodniej Piłsudskiego. Ten pierwszy tekst, który przytoczę, jest bardziej znany, choć nie dość znany, bo to jeden z najpiękniejszych tekstów napisanych przez polskiego polityka, na pewno. To jest tekst napisany przed akcją pod Bezdanami, przypomnę, akcją w 1908 roku przeprowadzoną przez organizację bojową PPS Frakcji Rewolucyjnej pod kierunkiem Piłsudskiego, po to, żeby zdobyć pieniądze z wagonu pocztowego carskiego na organizowanie polskiej siły zbrojnej, na tworzenie i ćwiczenie jej w Galicji. Wagon z 200 tysiącami rubli, to była ogromna suma, został zaatakowany przez oddział, w którym Piłsudski zdecydował się sam wziąć udział także. Przed akcją napisał coś w rodzaju testamentu ideowego do Feliksa Perla, swojego towarzysza walki. Pisał tak. Do Felka lub tego, co mój nekrolog pisać będzie. Mój drogi, niegdyś obiecywałeś mi, że napiszesz śliczny nekrolog, gdy diabli mnie wezmą. Teraz, gdy idę na wyprawę, z której może nie wrócę, posyłam ci swoją kartkę jako nekrologiście z małą prośbą. Nie idzie mi naturalnie o to, bym ci miał dyktować ocenę mojej pracy i życia. Nie, masz pod tym względem zupełną swobodę. Proszę tylko, byś nie robił ze mnie, w cudzysłowie, dobrego oficera lub mazgaja i sentymentalistę. To jest człowieka poświęcenia, rozpinającego się na krzyżu ludzkości czy czego tam. Byłem do pewnego stopnia takim, lecz było to za czasów młodości górnej i chmurnej. Teraz nie, to minęło i minęło bezpowrotnie. Te mazgajstwa i krzyżowanie się dokuczyło mi, gdym na to u naszych inteligentów patrzył. Takie to słabe i beznadziejne. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę. To ubliża, słyszysz? Ubliża mi jako człowiekowi z godnością nieniewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów, czy socjalizmu, czy polskości, czy czegoś innego w wychodkowej, nawet nie klozetowej atmosferze. Ja nie mogę. To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, nie maszynka ewolucji społecznej, czy tam co. To zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć, a bez walki, i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym kijem czy nachajką. Rozumiesz chyba mnie. Nie rozpacz, nie poświęcenie mną kieruje, a chęć zwyciężania i przygotowania zwycięstwa. Urwę ten cytat, list jest troszkę dłuższy, ale myślę, że jasno jest w nim wyrażona ta sama myśl, którą wyrażał Słowacki. Słowacki nie miał w sobie pokory, do której nawoływał Mickiewicz. Słowacki wzywał do czynu, żeby zwyciężać, żeby walczyć na ostre, żeby nie bać się wielkości. To właśnie z takim dramatyzmem wyraził przed akcją pod Bezdanami w swoim liście Ziuk, bo tak ten list podpisał. Przytaczam ten list także dlatego, że i ten list w oryginale miałem w ręce. I on znajduje się tam, gdzie nie powinien się znajdować. W rosyjskim państwowym archiwum wojskowym na ulicy Admirała Makarowa w Moskwie. Zrabowany wśród tysięcy innych dokumentów Archiwum Legionów Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, fragment archiwum Kancelarii Premiera Rzeczpospolitej, fragment nawet archiwum prymasów polskich.
Wszystko to zrabowane w 1939 i 1944-1945 roku w dwóch etapach przez Armię Czerwoną. Nie wróciło do dzisiaj do Polski. Rządy polskie nie miały dość siły, by się o to upomnieć, albo chęci. Dlatego także warto przypominać ten poruszający dokument. Otóż, jak Państwo doskonale wiecie, Piłsudski tę walkę podjął i nie jest tu miejsce, by streszczać fakty doskonale Państwu znane. Zwrócę tylko uwagę na dwa aspekty tych faktów, może rzadziej przypominane. Pierwszy to przekonanie Piłsudskiego, że aby zwyciężyć, trzeba zwyciężyć w Rosji. To Piłsudski miał od początku jakby swojej kariery politycznej, podziemnej, to wrażenie wpojone, że trzeba Rosję rozbić najpierw wspólnotą narodów przez nią uciśnionych. Ta koncepcja prometejska, którą Piłsudski podjął, nie była jego autorstwa. Mówiłem już o tym Państwu, że książę Adam Jerzy Czartoryski rozwinął ją pierwszy w pełny program polityczny, a jej korzenie sięgają głębiej jeszcze XVIII wieku. Hetmana Mazepy i Filipa Orlika. I tak przeszły do myśli polskiej. Ale Piłsudski pierwszy uczynił z tej polityki narzędzie polityki realnej, realizowanej w praktyce. Potem już przez państwo niepodległe po 1918 roku. Sojusz z innymi narodami, próba organizowania wspólnego wystąpienia innych narodów, które rozbiją rosyjskie imperium. Ale na tym ten program się nie wyczerpuje, bowiem drugim jego elementem jest przekonanie, że trzeba znaleźć także partnerów w Rosji, że nie da się Rosji unicestwić przez oderwanie od niej, choć jest to bardzo ważne, zniewalanych przez imperium rosyjskie, nierosyjskich narodów. Że trzeba także znaleźć tych Rosjan, którzy gotowi są pogodzić się z utratą imperium, którzy rozumieją sprzeczność między ich własną wolnością a imperium, które niewoli inne narody. I ten program Piłsudski próbował realizować jeszcze w podziemiu, przed aresztowaniem w roku 1900, kiedy wpadł razem z drukarnią robotnika i kiedy próbował zorganizować partię rosyjskich rewolucjonistów, która byłaby zależna od niego. Wierzył, że to jest możliwe. Aresztowanie, roczne wypadnięcie, że tak powiem, z obiegu politycznego sprawiło, że ten projekt nie powiódł się. Ale wraca do niego Piłsudski, zarówno do pierwszego, jak i drugiego punktu w roku 1919-20. I tę wielką grę państwo w zarysie znają z pewnością. Jej przede wszystkim poświęciłem swoje badania historyczne. Zatem jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to odsyłam do swojej monografii pod tytułem Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Piłsudskiego. Ale przytoczę teraz fragment drugi, przedostatni z tych cytatów Piłsudskiego. Fragment, który pokazuje planowanie Piłsudskiego, planowanie odnoszące się do Ukrainy i jej roli w systemie polskiego bezpieczeństwa, planowanie wyprawy na Kijów. Piłsudski niestety bardzo rzadko w okresie swojej pracy państwowej, to znaczy odkąd został naczelnikiem państwa, pełnił różne funkcje, bardzo rzadko powierzał swoje myśli papierowi. Także mamy bardzo niewiele dokumentów, w których możemy odczytać, co chciał Piłsudski, co myślał Piłsudski. Dlatego tak cenne są zapisy rozmów z Piłsudskim, zwłaszcza jeśli dokonywane są na bieżąco, zaraz po odbytej rozmowie. Na jeden z takich zapisów natrafiłem w archiwum Czartoryskich w Krakowie, gdzie złożył swoje papiery generał Antoni Listowski, dowodzący wojskami polskimi na froncie ukraińskim w maju 20 roku. Z Listowskim właśnie podzielił się swoją wizją 5 maja 20 roku, kiedy wojska polskie zbliżały się już do Kijowa razem z sojuszniczymi wojskami Symena Petlury, powiedział tak, cytuję. Postawiłem na kartę, gram ostatnią stawkę, żeby zrobić coś na przyszłość dla Polski, choć takim sposobem osłabić możliwość przyszłej potężnej Rosji.
I jeżeli się uda dopomóc w stworzeniu Ukrainy, która będzie zaporą między nami i Rosją. Jeśli się uda, na długie lata Rosja nie będzie nam groźną. Ale w tym sęk, czy ta Ukraina powstanie, czy ma dostatecznie sił i ludzi, żeby się stworzyć i zorganizować, bo przecież wiecznie tu siedzieć nie możemy. Granic 1772 roku tworzyć nie mogę, jak kiedyś chciałem. Polska nie chce tych kresów. Polska nie chce ponosić ofiar. Wszystkie partie wyraźnie się wypowiedziały. Nie chcemy ponosić kosztów ani nic dać. A bez wysiłków, bez ofiar nic tworzyć nie można. Zatem innego wyjścia nie ma, jak spróbować stworzyć samostyjną Ukrainę. Petlura jest narzędziem, nic więcej. A jeżeli się nie uda zrobić, pozostawimy ten chaos własnym losom. Niech się burzy, trawi i wyniszcza, osłabia, zjada. W takim stanie nie będzie też nam groźnym na długie lata. A dalej przyszłość wskaże. Widać tutaj, że Piłsudski, przystępując do tej decydującej w całej swojej karierze rozgrywki, zdawał sobie sprawę, jak ambitny jest jego zamiar i jednocześnie wiedział, że ten zamiar może się nie powieść. Czuł się niewątpliwie królem duchem, tym, który wie, czego Polsce trzeba, i czuł się królem duchem niezrozumianym przez polskie społeczeństwo, bo prawdę mówił generałowi Listowskiemu. Żadna z partii politycznych w Polsce nie popierała dalszych ofiar w wojnie i można to zrozumieć, bo 6 lat toczyły się walki na ziemiach polskich. Zginęło setki tysięcy polskich rekrutów w armiach zaborczych, a w wojnie polsko-bolszewickiej 100 tysięcy. Społeczeństwo polskie było zmęczone, nie chciało ofiar i to zrozumiałe. Nie mamy prawa rzucać kamieniem w tych, którzy nie chcieli dalej tej wojny. Ale dla Piłsudskiego to było mało. Piłsudski chciał pociągnąć za sobą Polaków, bo wierzył, że jeśli mu się uda, jeśli zdecydują się na ofiary, to można zmienić los Polski na długo, na zawsze. A jeśli się nie uda, to zrobi tyle, ile jest w stanie. Podsumowaniem tej, można tak powiedzieć, koncepcji politycznej Piłsudskiego, nie w odniesieniu do Ukrainy tylko, ale w odniesieniu do Rzeczpospolitej także, są dwa spotkania, na których, ostatnie spotkania ze swoimi współpracownikami, na których Piłsudski przedstawił swój program, swój polityczny testament, można tak powiedzieć. Te dwa spotkania to najpierw narada w Belwederze z prezydentem Mościckim oraz premierami, zaufanymi premierami do tej pory sprawującymi ten urząd, Walerym Sławkiem, Aleksandrem Prystorem, majorem Świtalskim oraz ministrem Beckiem. To był kwiecień 1931 roku. Piłsudski tak podsumowuje główny swój problem w rządzeniu Polską. Cytuję. Zasadniczo złą cechą dotychczasowych stosunków w Polsce jest to, że dają one siłę wszystkim szujom, natomiast nie dają siły państwu i wyrzucają poza nawias tych wszystkich, którzy bezsennie spędzali noce z myślą o niepodległości lub dla niej pracowali. Po prostu ci ludzie znaleźli się w Polsce w mniejszości. W myśl demokratycznych zasad zostali pokonani i przegłosowani przez wszystkich tych, którzy w tej pracy o niepodległość nie brali żadnego udziału. Dążeniem jest to, by na czele pracy państwowej mogli stanąć ludzie, którzy o tę Polskę walczyli, a nie ci, dla których to państwo było właściwie niespodzianką. I drugi fragment z tej samej wypowiedzi. Przepraszam, padnie w nim jedno brzydkie słowo. Stale w polityce zagranicznej komendant uważa, że nasze pole działania jest na wschodzie. Tam możemy być silni i zawsze komendant uważa za bezsensowne wdawanie się Polski zbyt skwapliwe w stosunki zagraniczne zachodnie, dlatego ponieważ tam nic innego nie może nas czekać, jak tylko włażenie Zachodowi. Natomiast na wschodzie Zachód
będzie zupełnym zerem, bo tylko my mamy bagnet. To mądra myśl, tylko dzisiaj nie mamy bagnetu. I z 7 marca, z ostatniej narady, konferencji byłych premierów z udziałem prezydenta Mościckiego, Bartla, Beka, Prystora, Jędrzejewicza, Sławka i Świtalskiego. Major Świtalski zapisał tak wypowiedź Piłsudskiego. Komendant pracował w ostatnich czasach usilnie, by Polsce dać bezpieczeństwo na drodze dyplomatycznej. Przestrzegał przy tej robocie następujących zasad. Trzymanie się zasady, że w Selbstbeschränkung wychodzi rzecz dopiero, czyli trzeba umieć się samoograniczyć. Po drugie, nigdy nie zniżać głowy, to znaczy przestrzegać godności, co dawało komendantowi zawsze dobre rezultaty. Po trzecie, zadanie Polski jest na wschodzie, to znaczy tutaj może Polska sięgać po możność stania się właśnie na wschodzie czynnikiem wpływowym. Nie należy się mieszać ani próbować oddziaływać na stosunki między państwami zachodnimi. Dla tego celu osiągnięcia wpływu Polski na wschodzie warto jest wiele nawet poświęcić z dziedziny stosunków Polski z państwami zachodnimi. Koniec cytatu. Piłsudski chciał stworzyć, tak jak to ujął krytyk jego programu, krytyk, którego Piłsudski chciał uczynić współwykonawcą, Michał Remer, który miał być takim łącznikiem z litewskim ruchem narodowym. Litwini zacięli się w swoim nacjonalizmie i nie podjęli tego programu, który chciał im zaoferować Piłsudski. Otóż Michał Remer dobrze chyba interpretuje cel działania Piłsudskiego. Piłsudski chciał stworzyć Imperium Wschodnie, polskie Imperium Dominiów, które obejmowałoby nie tylko Polskę Narodową, ale Polskę, Ukrainę, Litwę i Białoruś. Imperium od Białego do Czarnego Morza, dzielące Niemców od Rosjan. Imperium oparte na fundamentach historycznych z wykorzystaniem dzieła wielkich książąt litewskich i wzmocnionego Unią Jagiellońską z Polską. To był ideał, do którego Piłsudski zmierzał i którego nie udało mu się osiągnąć, bo królom duchom rzeczywistość przeczy. Ale choć tego ideału politycznego nie osiągnął, bo nie chcieli go ani Polacy, ani Ukraińcy, ani Litwini, ani Białorusini, to jednak zostało to poczucie wielkiej misji, która wciąż potwierdza swoją wagę, swoją znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich tych czterech narodów. I jakimś jej potwierdzeniem może jest i to, że kiedy Władimir Putin potknął się na Majdanie, to pierwsze oskarżenie, jakie rzucił, skierowane było do dwóch krajów, do Polski i Litwy, ponieważ te dwa razem z Ukrainą stanowią to widmo nawiedzające rosyjskie imperium, widmo zagłady, widmo klęski tego imperium, widmo jego zatrzymania na szlaku jego ekspansji. To wielkie zadanie, ta wielka misja, którą Piłsudski nam zostawia, czerpie swoją siłę duchową właśnie z tego, co poezja polska zostawia królom duchom, jacy są może także w naszym pokoleniu, może w młodszych, bo poezja polska oddziaływuje w taki sposób i przykład historyczny tak wielki, jak ten, który zostawił Piłsudski, że odezwać się może w każdym pokoleniu, tak jak odezwie się, wiemy o tym, w pokoleniu Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły. Jak odezwie się jakimś echem także w pokoleniu Lecha Kaczyńskiego. Pięknie o tym powie Karol Wojtyła i ten cytat oczywiście zostawię sobie na nasze następne albo jeszcze następne spotkanie. W poemacie Myśląc Ojczyzna, kiedy mówi o potrzebie czuwania, bo zegar na wskazówka, przepraszam, na zegarze historii nie zatrzymała się. Ona biegnie wciąż naprzód i zmienia się sytuacja. Nic nie jest dane na zawsze tu, na ziemi, w historii ludzkiej. I Putin odejdzie, i Imperium Rosyjskie upadnie. Każde imperium upadnie, także to imperium, które zbudowałby Józef Piłsudski. Ale ta sprawa wolności polskiego ducha,
jest sprawą, która może w każdej chwili odżyć, może ożywić nas w sposób, którego racjonalnie nie ogarniemy, nie wytłumaczymy, w sposób, dla którego wieczną inspiracją jest właśnie twórczość Słowackiego i przykład Józefa Piłsudskiego. Bardzo Państwu dziękuję.